Słuchajcie, dzisiaj mamy niesamowite warunki i tutaj spędziłem już półtorej godziny na nagraniach. Ogrywałem cały tutorial dotyczący technik, prostych technik filmowych. Ale mam ze sobą też dzisiaj Nazgula FPV. Gogle, aparaturę, cały sprzęt. I są takie warunki, że grzechem byłoby dzisiaj nie polatać, bo jest mega. Słońce jeszcze z 40 minut i będzie zachodziło. Fantastyczne fale dzisiaj, kapitalne skały tutaj są. Genialnie jest, jeżeli chodzi o Korfu w tej dziedzinie. I tutaj już mam chyba jedną z ciekawszych miejscówek. Postaram się też skomentować dla Was ten lot i myślę, że będzie to fajna sprawa. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Lecimy sobie spokojnie. Nie będę bardzo szalał, tylko troszeczkę. Mam 16 V i to jest dobry wynik. Teraz trochę się nad tą skałę wzniosę. Tutaj jest szereg prywatnych posesji, ale są też takie, nad którymi można polatać. Na przykład takie jak te. Tutaj widzimy całe te skały piękne i fantastycznie sobie tutaj nad plażą przelecimy. Dobra. Ja lecę teraz w drugą stronę, więc muszę się odchylić znowu w tą. I to jest taki trik, bo latam po linii, a jestem w dwóch różnych kierunkach. Świetnie. Dobra, minąłem tutaj, jestem przy pierwszych skałach przy knajpie. I teraz polecimy sobie troszeczkę pod światło, ale na tyle fajnie, żeby złapać trochę fal, a jednocześnie, żeby tutaj przy tych skałach polecieć. To jest mega wrażenie. Szczególnie jak fale się rozbijają tuż nad skałami. Dobra. Minąłem siebie. Teraz muszę się delikatnie znowu obrócić. Fajnie. Teraz spróbujemy znowu wznieść się. Polecieć do przodu. I za chwilę postaram się troszkę jeszcze opuścić. Znowu cały się skręcam w stronę lewą. I tak tutaj wygląda. Bardzo ładnie, naprawdę mega. Kolejna rundka. Jak pierwszy raz zaczynałem tutaj latać, to po prostu byłem przerażony tych fal. Ale po tygodniu tu, jesteśmy w tej chwili już 9 dni, przyzwyczaiłem się na tyle, że mogę nawet gadać. I te ujęcia też mi fajnie wychodzą. Bo jestem w stanie latać naprawdę tuż nad skałami. To wygląda mega, szczególnie przy zachodzie słońca. I przy takim świetle jak teraz można uzyskać genialne efekty. Bo z jednej strony mogę latać pod prąd, a z drugiej strony z prądem. W sensie pod światło, a z drugiej strony ze światłem. To jest niesamowite. Mamy w tej chwili 14,8. Polecę troszeczkę bliżej nas, żebyście widzieli, gdzie jestem. Otóż jestem w tym miejscu, przodem i teraz znowu w prawo się troszeczkę skieruję. Dobra, okrążymy sobie ten duży głaz i zobaczymy, jak światło się wokół niego rozkłada. Dosyć ciekawie. Ze światłem nawet chyba nie jest aż tak bardzo ciekawie jak pod. Mam jeszcze 14,8. Zobaczmy sobie, jak tutaj prywatne posesje. Z tej strony nic nie mam. Więc mogę nad tym gajem polecieć, obniżyć się i polecieć w prawo. Teraz. Tak. I chciałbym teraz minąć skałkę tu, w prawo. I polecieć tak. Dobra, spróbujemy sobie troszeczkę wolniej teraz tą rundę zrobić, jeszcze jedną. A wolniej z tego względu, że jak się leci nisko nad obiektami, to nawet jak lecisz wolno, to mierz się w taki sposób, że wydaje się to mega szybkie. Ok, i zakończymy to lekkim wzniosem. Są różne stare domki i instalacje. I teraz będziemy mieli opadanie nad plażą
bezpośrednio tutaj do mnie. Fajnie to wygląda, genialnie, naprawdę. To, żeby zrobić fajne ujęcie, trzeba naprawdę wyjść ze strefy komfortu i podejść w taką stronę ryzyka. Bo człowiek sobie myśli, kurde, zaraz utopię tego drona, ale jest jeszcze dosyć daleko do tego. Ja na początku byłem pewien, że go utopię i to już w pierwszym dniu. Ale później okazało się, że jednak nie, że dałem radę, kurczę. I już mam dosyć dużo ujęć, ale jakbym tutaj mieszkał miesiąc i miał jeszcze ze dwa drony dla siebie, żeby ten element ryzyka zwiększyć, to można by tutaj zrobić naprawdę genialne ujęcia i fantastycznie to wszystko zgrać ze sobą, żeby wyglądało to po prostu kosmicznie. Ale uważam, że jak na krótki pobyt na wyspie, to i tak jest mega. Korfu jest dobre do latania. Nie jest proste, dlatego że w szeregu miejsc jest spory ruch turystyczny, szczególnie jak jedziemy w wakacje i drony przeszkadzają na plażach czy takich miejscach. Natomiast jeżeli jesteśmy poza sezonem, tutaj warto przyjechać na przykład tak w maju, bo już jest ciepło, jeszcze nie ma tłumów. My jesteśmy na pograniczu maja i kwietnia i maja, jest naprawdę super. Było ze dwa dni zimne, ale reszta dni jest genialna. I to, co tutaj zaznaliśmy, oczywiście jeżeli chodzi o naturę, było super, bo jeżeli chodzi o Grecję, no to jest tak średnio. I trochę brudno, i trochę kurcze dziadowsko. I trochę są niesolidni. No ale jak to Grecy. Dobra, będziemy lądować. Może gdzieś tu, na tym miękkim. Sześć minut ponad. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Podczas tego wyjazdu muszę powiedzieć, że naprawdę wyszedłem ze strefy komfortu i latałem szereg razy tuż nad falami. I mogę powiedzieć, że to jest mega uczucie, jedno z ciekawszych, jakie ostatnio zaznałem. Genialnie. No i w tym filmie postarałem się z Wami podzielić. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za gumowe drzewa, za udane loty, fantastyczne ujęcia i za genialny sezon, który jest przed nami. Do zobaczenia. Cześć.